I tutaj jest to, o czym mówiłem na samym początku, czyli ten aparat 200-megapikselowy i te 200 megapikseli to jest aparat tele. Płacisz za renomowane logo. Jak chcecie mieć logo HMD, proszę, to dopłaccie te 100 euro, będziecie mieli. Cześć, piątek, 11, zatem zaczynamy kolejną tygodniówkę. Witamy widzów z YouTube, witamy Spotify i witamy TikToka. Cześć, fajnie, że jesteście. Zapraszamy do dyskusji. Cześć, serdecznie Was witamy. Mam nadzieję, że się po FIFA Rafa już jest. Widzę, a zapraszamy Was serdecznie oczywiście na nasze dzisiejsze pogaduchy. Nie ma dzisiaj jakoś strasznie dużo rzeczy, ale troszkę jednak się uzbierało, w związku z tym trochę pogadamy. Na dzień dobry mogę pokazać, bo ja co prawda w tygodniu byłem na live'ie, ale pewnie nie wszyscy widzieli, a poza tym na YouTubie nie streamujemy na razie. Mam nadzieję, że będziemy w związku z tym nie widzieli. Wszyscy chciałem pokazać, że o takie mam. A do tego jeszcze, jak się okazało, takie jak mam, to z Googlem pracuję też, tak? Mam nadzieję, że widać ikonki Google'a. Google'owe, bo mam pewne opóźnienie, w związku z tym nie mam pojęcia, czy widać, czy nie. Niemniej można zainstalować aplikacje Google'owe i to jakoś działa. Adam narzekał, a ja przecież nie powiedziałem, co to jest, tak? To Huawei jest, to jest ta Pura 70 Ultra. Czyli najmocniejszy w serii smartfonik. Tak wygląda bez tylnego case'a. Ta case jest taki, ja miałem załączony w zestawie, mam nadzieję, że case będzie załączony, ale nie mam pewności. No ale jest pod kolor, więc chyba to taki będzie do zestawu. Case jest pod kolor, natomiast jest jedna fajna rzecz, bo też nie wiem, czy będzie widać. A, ciężka sprawa, powiem szczerze, bo musiałem się zobaczyć na żywo. Och, tak mniej więcej chciałem Wam pokazać, jaki jest rzeczywiście gruby. Jest gruby, case troszeczkę zmniejsza w tą wystającą wyspę z aparatami, ale no, jest tego sporo. No, a jeszcze więcej jest w momencie, kiedy się, niech złapie ostrość, kiedy się wysunie, tak? No, wysunął się, ma czerwoną rameczkę. Ma czerwoną rameczkę i się schował. Ma fajny dźwięk przy wysuwaniu. Nie wiem, czy będzie słychać. Spróbuję puścić. Słychać? Ale to telefon wydaje. To nie jest dźwięk mechanizmu, tylko telefonu, tak? Wiesz co, wydaje mi się, że to jest dźwięk mechanizmu, bo to nie wychodzi z ekranu, tylko, znaczy nie wychodzi z tego, z głośnika, tylko ewidentnie z tyłu to słychać. Także podejrzewam, że to jest dźwięk mechanizmu, ale głowy nie dam. Aha. W każdym razie dźwięk jest zabawny. Smartfon jest mocarny, no bo raz, że ma rzeczywiście niesamowitą konfigurację, tutaj jest i bardzo dużo pamięci dla użytkownika i bardzo dużo RAMu. I do tego no chodzi rzeczywiście na jak przeciąg. Ten Google jest tutaj, ja go nie wywaliłem dlatego, żeby sprawdzić po prostu jak działa. Działają mapy, działa sklep, działa przeglądarka bez problemu. Płatności Google'owych nie mam, nie korzystam, w związku z tym nie sprawdzałem. Natomiast jeżeli chodzi o całość, on przychodzi z całym mnóstwem śmieci. Na szczęście w Huawei'ach jest tak, że te śmieci daje się usunąć w łatwy sposób. Tutaj nie ma problemu. Najwięcej tych śmieci to są propozycje, tak? Czyli to nie są rzeczy zainstalowane, tylko to są w dużych folderach najczęściej, typu, nie wiem, rozrywka, gry i tak dalej. To są linki do sklepu Huawei'a, żeby sobie móc pociągnąć, żeby człowiek widział, że ma taką możliwość, tak? Że sobie, wywalenie tego jest banalnie proste, także nie ma problemu. Słuchaj, kolega prosi, żebyś pokazał grubość z case'em jeszcze. Grubość z case'em, już pokazuję, też muszę zobaczyć, czy ostrość mi łapie. O, jest złapało. Ostrość. Czyli w zasadzie grubość z case'em powiększa grubość samej obudowy, natomiast aparat nadal wystaje, nie? Bo to chyba to... Aparat wystaje tak, nadal, bo inaczej case jakby był gruby, to ten telefon sam zacząłby być gruby paskudnie. I to nie byłoby chyba miło. Natomiast już widziałem, że Chińczycy produkują case'y, które są grube rzeczywiście i zakrywają właściwie cały aparat, można go sobie otworzyć albo zamknąć. Mechanicznie, tak, na zasadzie klapki.
ale są również case'y tak grube, że one jakby przykrywają ten aparat w ogóle. Ja akurat nie widzę sensu używania czegoś takiego, bo to mi pogrubia bardzo mocno telefon. No inaczej się go trzyma zupełnie, inaczej to wszystko wygląda. Ja go używam od jakiegoś czasu, nie to, żebym jakoś specjalnie dbał, noszę go i w kieszeni i leży w różnych miejscach, gdzie nie jest bardzo czysto. No i do tej pory nie mam problemu, ale to jest, nie wiem, no ja go w tej chwili mam od kilku dni raptem. Nie pamiętam, kiedy live'a robiłem. We wtorek, w środę, jakoś tak. Choć jakoś tak. W związku z tym od tej pory go mniej więcej mam. Musi wystawać. No a jakby zaletą tego, że wystaje, jest to, że robi rzeczywiście niesamowite zdjęcia i filmy. Zarówno w zdjęciach i filmach jest powiększenie hybrydowe do 10 razy. Do 5 razy jest bardzo dobra jakość. Przy 10, no cóż, no widać, tak, że to jest powiększenie. Niemniej nadal daje się to robić. Mam nadzieję, że się jakoś zmieszczę w 2 tygodniach z recenzją tego smartfona. Wrzucę i filmy, i zdjęcia, i wszystko inne. Kolory są bardzo ładne. AI działa tak, że rzeczywiście polepsza te zdjęcia, jeżeli jest włączone. Jak jest wyłączone, to też polepsza troszeczkę te zdjęcia. Niemniej wygląda wszystko fajnie. Ja się zdziwiłem przede wszystkim tym, że udało im się jeszcze raz mnie zdziwić, jeżeli chodzi o jakość zdjęć, bo są po prostu bardzo dobre. No. Tyle. I filmy są również bardzo dobre. On jest w stanie nagrywać chyba do 4K, jeżeli dobrze pamiętam. Ja nagrywam Full HD przy 60 fps i to jest zupełnie wystarczające, natomiast jest w stanie nagrywać w 4K również. No, miło mi z nim do tej pory. Jak będzie, ja na razie dużych minusów nie znalazłem. No, jeżeli dla kogoś minusem jest wystający aparat, to jest rzeczywiście minus, jest wystający aparat. Znaczy minusem takim globalnie znanym jest to, że nie ma w obsługi 5G. Mnie akurat średnio przeszkadza, bo mam zasięg i, że tak powiem, dane mi śmigają przez cały czas bez problemu na 4G. Wystarczająco szybko, dlatego że w Polsce to 4G całkiem fajne mamy. Ja mam akurat Masz Plusa całkiem niedaleko, a kartę też mam Plusa przy okazji, w związku z tym bez roamingu działa jak przeciąg po prostu. Nie wiem jak z roamingiem, bo to do miasta jak pojadę w przyszłym tygodniu do miasta, to sprawdzę jak działa z roamingiem. Natomiast, bo ja na wsi jestem, wiecie, natomiast tak w ogóle to po prostu fajny smartfon, no tyle. Z peryskopem. Nie rysuje się, dlatego że w tej chwili już wszystkie w zasadzie aparaty w smartfonach, nie wiem, może poza jakimiś chińskimi no-name'ami, mają naprawdę potężną ochronę na tych szkłach. I to zarówno, nie wiem, Chińczyki, jak i te mniej Chińczyki, w zależności od tego, kto co. Jeżeli się komuś porysowało szkiełko przy zwykłym korzystaniu, to podziwiam, bo ja naprawdę, no, przez te kilka lat przerzuciłem całą masę smartfonów, nigdy nie miałem porysowanego szkła w aparacie. Nie to, że się nie da. Da się, na pewno się da. Wystarczy użyć węglika spiekanego i już się da, tak? Nawet szafir można zarysować, jak się człowiek uprze diamentem. Natomiast jest to takie szkło, zresztą, no mówię, do tej pory nie zdarzyło mi się i to w przypadku żadnej marki z tych takich obecnych na rynku, żeby zarysować szkło aparatu, bo one po prostu są super chronione i to jest dosyć fajne. Telefon bez 5G to przeżytek, no to gratuluję. No ja wiem, że można mieć różne zdanie na ten temat. Za moment się okaże, że telefon bez 6G to przeżytek i wszystkie telefony z 5G staną się przestarzałe. Można oczywiście tak uważać. Kwestia praktyki i kwestia faktów. No fakty są takie w tej chwili, że pokrycie 5G w kraju mamy takie, jakie mamy. 4G jest nie wszędzie, 3G jest nawet nie wszędzie, bo ostatnio jechaliśmy z Warszawy. I też jak się okazuje, Plus na przykład nadal nie ma pokrycia trasie z Warszawy do Łodzi, takiego, żeby można się było cieszyć. A miejscami są dziury, gdzie w ogóle po prostu danych nie ma wymiany danych po prostu. Mm. Także można oczywiście mówić, że smartfony bez 5G to przeżytek. Można mówić, że smartfony bez, nie wiem, bez 200 megapikseli w aparatach to przeżytek. No można. Tylko, że ludzie używają smartfonów naprawdę bardzo różnych, w związku z tym to tak nie działa po prostu. No nie działa. Może w tej topce, w tym 1% ludzi, których, nie wiem, no może jest trochę więcej, może ze 3% ludzi, których stać na te najdroższe telefony, to tak, no. Albo tych, których, to tam jest wszystko na full.
Jest Snapdragon najlepszy, jest aparat fotograficzny najlepszy, te 200 megapikseli, bo w tej chwili chyba więcej nie ma. Jest 5G, które w zasadzie jest podstawą i jest tyle różnych rzeczy, że po prostu no, głowa boli. Niemniej to nadal jest mniejszość rynku. W większości rynku jest tak, jak jest. A poza tym mówię, no, przede wszystkim to jest kwestia pokrycia, jeżeli chodzi o 5G. I można sobie mówić z telefonem, który nie ma zasięgu 5G, że tak, że telefon bez 5G to przeżytek, siedząc w miejscu, gdzie 5G nie ma zasięgu. Bo takich miejsc w Polsce jest naprawdę większość w tej chwili jeszcze. Rzekłbym, że jest więcej niż tych, które, w których jest które mają zasięg 5G. Dokładnie. Także no, sorry, ale można rzucać w przestrzeń sobie różne rzeczy, tylko to one niekoniecznie się zgadzają z faktami. I Parafa zapytał, co myślimy o 6G. W Japonii. Nic nie myślimy na razie o 6G w Japonii. Gdybyśmy mogli do Japonii pojechać i potestować troszeczkę w miejscach testowych, to było bardzo fajnie. Równie dobrze, wiesz, można zapytać, co myślimy o godnych zarobkach w niektórych krajach, o komfortowym życiu w niektórych krajach, no, o kuchni azjatyckiej. To jest abstrakcja póki co dla nas, także tak jak Jacek powiedział, no, my się cieszymy, że w ogóle gdzieś łapiemy LTE, kiedy na przykład właśnie podróżujemy. A gdzie tam 6G, chłopie? 4K przy 60 nie nagrywałem jeszcze. Rzeczywiście w tej chwili się na razie skupiłem na tym, żeby te podstawowe tryby sprawdzić przy Full HD, ale nie wiem, sprawdzę, no będzie w recenzji po prostu. Nie sprawdzałem jeszcze. Bo zrobiłem pierdyliard zdjęć, nakręciłem trochę fajnych filmików w Full HD przy 60 FPS-ach. I tyle. Natomiast będę na pewno 4K również sprawdzał. Na ten moment Huawei ze strony laika wydaje się solidnym wyborem, jak panowie myślą. To znaczy, jeżeli laik dysponuje potężnymi funduszami takimi, że go stać na flagowca, to tak, to może być fajny wybór. Jeżeli laik się godzi na tym, że nie będzie miał 5G, tak, to będzie dobry wybór. No, przynajmniej ja mogę powiedzieć po tych kilku dniach spędzonych ze smartfonem. Natomiast no, na dłuższą metę no, to będę mógł coś powiedzieć, jak będę go trochę dłużej używał. W tej chwili jest jak jest. Do tej pory, jeżeli chodzi o te flagowce Huawei, to ja się przejechałem na jednym tylko, ze względu na to, że były dosyć duże problemy z aparatem i to był Mate chyba 50, jeżeli dobrze pamiętam, ale nie chcę w tej chwili skłamać, dlatego nie dam głowy. Były problemy z wyostrzaniem w przypadku przełączania się pomiędzy obiektywami i znajdziecie na pewno w recenzjach, ja też o tym pisałem w recenzji na MGSM-ie. Także do tej pory, jeśli chodzi o kwestie fotograficzne, no to jest topka topek. Jeżeli chodzi o wyświetlacze, jeżeli chodzi o performance, to jest topka topek. Tutaj się bardzo cieszę, bo do tej pory miałem te flagowce z trochę mniejszą ilością pamięci i pojemnością pamięci, natomiast tutaj jest tej pamięci rzeczywiście bardzo dużo. W związku z tym nie będę się musiał rozpychać łokciami, na wszystko mi wystarczy, bo ja dosyć dużo danych przechowuję na smartfonie. No i lubię mieć dużo RAM-u, a tutaj tego RAM-u rzeczywiście jest wystarczająco dużo. Wolicie Androida czy Apple'a? Ja wolę Androida. To też mówiłem ostatnio, się produkowałem na tym live'ie, że w przypadku Apple to iOS jest bardzo fajnym systemem dla ludzi, którzy go lubią. Tyle mogę powiedzieć. Dla mnie jest to system zamknięty i też mówiłem, że to jest tak, kupując sobie Apple'a, godziłbym się na to, że się sam zamykam w klatce i wyrzucam kluczyk gdzieś poza i właściwie nie mam innego wyjścia i muszę korzystać wyłącznie z urządzeń Apple'a. Bo to wtedy ma jakiś sens, tak? Poza tym, jeżeli się ma telefon, mieć jeszcze, nie wiem, tablet do czytania, do przeglądania rzeczy, a żeby mieć jakiegoś ultrabooka Apple'owego jeszcze, z którego można korzystać. Jeżeli ktoś jest w tym ekosystemie, komuś to odpowiada, to jest bardzo fajnie. Natomiast tak naprawdę trudno mówić, co jest lepsze. Nie ma czegoś obiektywnie lepszego. Jest lepsze dla mnie, jest lepsze dla ciebie, jest lepsze dla Adama i wszystkich innych, którzy nas słuchają. Tak to wygląda. Nic nie jest lepsze do momentu, kiedy nie stwierdzę, że jest lepsze. Dobra, zaczniemy może powolutku, bo myślę, że już jesteśmy zgromadzeni, przynajmniej w większości, może ktoś jeszcze do nas, mam nadzieję, dojdzie po drodze. Natomiast zaczniemy dzisiaj od urządzeń Vivo, które w mijającym tygodniu miały premierę, od serii X100. Mamy trzy smartfoniki z tej serii.
X100S, X100S Pro i X100 Ultra. Ultra będzie oczywiście najbardziej wypasiony. Natomiast zaczniemy może od tego X100S. Wyświetlaczek LTP AMOLEDowy, bardzo fajna rzecz. Odświeżany przy 120 Hz, częstotliwość próbkowania dotyku 300, czyli takie jakby minimum, które jest przy porządnych smartfonach już dzisiaj. Jest całkiem ok procesor, bo to jest Dimensity 9300. No, coś się z Adamem stało, zdaje się. Tak, na chwilę mnie wyrzuciło, nie wiem, coś się z łącznością stało, bo po komórkowym. Okej. W Dimensity 9300 z plusem jest. Jest bateryjka typowa, czyli 5100 mAh. Jeśli chodzi o pamięci, na dzisiaj mamy 256, 512 albo 1 tera pamięci użytkownika. Jeśli chodzi z kolei o RAM, to mamy 12 albo 16, czyli również full wypas. I to przy tym, no jakby niby najsłabszym z serii. W przypadku aparatów fotograficznych mamy 2,50 i 64 megapiksele z tyłu. I to już bardzo dużo mówi o możliwościach fotograficznych tego smartfona. Jeszcze więcej mówi to, że główna 50 to jest matryca Sony i MX988 zdaje się, to nie, 920, przepraszam. Druga matryca, druga 50 do zdjęć szerokokątnych to jest matryca Samsunga, trzecia ta 64 megapikselowa z obiektywem tele to jest matryca OmniVision, taka popularna w OV64B, jeżeli dobrze pamiętam. To jest chyba najpopularniejsza w tej chwili matryca 64 megapikselowa stosowana w smartfonach. Z przodu z kolei mamy aparat 32 megapiksele, także zarówno fajnie będzie, jeśli chodzi o rozmowy wideo, jak i fajnie będzie, jeżeli chodzi o selfiki, powinno robić ładne całkiem zdjęcia. Drugi smartfonik z serii to jest X100S Pro. I tutaj mamy bardzo podobny procesor, wyświetlacz 678, również LTP AMOLED. W bardzo podobne parametry, tutaj rozdzielczość też jest identyczna, 1260x2800. Podobnie jak w poprzedniku. Wyświetlacz globalnie taki sam. Jeśli chodzi o pamięci, tutaj jest już troszeczkę bardziej to ograniczone, ale do tych pamięci wyższych. Także będzie można kupić w przypadku pamięci użytkownika od 256 do 1 tera, w przypadku RAMu 12 albo 16 giga. Aparaty fotograficzne tutaj są troszeczkę inne, co prawda wygląda to gorzej, ale nie, gorzej nie jest, ponieważ jeżeli zamiast 64 pakuje się 50 megapikseli jako aparat tele, to znaczy, że to jest całkiem fajna matryca i tutaj jest jedna, druga cala. Nie podało niestety Vivo, jaka to jest matryca, jaki to jest model matrycy, ale poza tą jedną zmianą właściwie innych chyba nie ma. Są łącznie w takim razie 3,50 tutaj w porównaniu z S-ką bez Pro. Tam było 64, z tym, że no mówię, ta 50 to jest, będzie troszeczkę lepsza niż to 64 w poprzednim, pomimo tego, że wydaje się, że matryca większa powinna być lepsza w tej podstawce. Nie, tutaj będzie lepsza matryca i tutaj będą lepsze zdjęcia tele. Z przodu również 32 megapiksele. Czy trzeba kombinować z Google? Znaczy to zależy, co to jest kombinowanie. Ja powiem szczerze, że troszkę nie wiem, dlatego że smartfon do mnie przyszedł już prekonfigurowany. Zdziwiłem się dlatego, że Huawei do tej pory, wybaczcie, muszę na moment Vivo zostawić, ale jest pytanie, trzeba odpowiedzieć. Przyszedł do mnie prekonfigurowany, w związku z tym już miałem na dzień dobry troszkę rzeczy pobranych, ściągniętych i nie wiem tak naprawdę co. To znaczy, co w nim rzeczywiście przychodzi w oprogramowaniu już, a czego nie ma. Jest między innymi taka apka, która pozwala właśnie na pobranie sobie wszystkich właściwie najistotniejszych aplikacji Google. Można to sobie zrobić, także jeżeli instalowanie nowego oprogramowania na takiej zasadzie, że sobie klikam w ikonkę, zatwierdzam instaluj i pobieram i się mi instaluje i jest to... No.
Ktoś przerwał. Dobra, przejdźmy do trzeciego. Coś Adam dzisiaj ma chyba duże problemy. W ogóle nas chyba w tej chwili nie widać. Nie, nie wiem, czy nas jak, słychać. Nie nas jak wymów w depresji. Tu kolega napisał, że Vivo to są jednorazowe telefony. Bardzo się roześmiałem teraz. Powiem ci tak. To znaczy... Mój syn od ponad roku używa smartfonu Vivo i go jeszcze nie zepsuł. Zatem to na pewno nie są jednorazowe smartfony. Inna marka psuła mu się nagminnie. Miał chyba ze 4 telefony innej marki po kolei i każdy wysiadł. Natomiast Vivo używa do tej pory i nie dość, że jest zadowolony, to telefon działa jak nowy. Jedyne, co można narzekać, to gówniany pokrowiec, który zżółkł. A reszta super. Także wiesz, nie są to jednorazowe telefony. Naprawdę. Znaczy jest sporo marek, które można rzeczywiście nazwać jednorazowymi, a no, w zasadzie to też nie marek, bo każdej marce się zdarza. Każda marka ma dobry smartfon. No. Natomiast zdarzają się takie, gdzie rzeczywiście można mieć spore wątpliwości co do niektórych modeli. Ja również, jeżeli chodzi o Vivo, nie jestem jakimś straszliwym fanem. Natomiast to, co muszę przyznać, to, że te smartfony są raczej smartfonami porządnymi. Jeżeli się kupuje smartfon z niskiej półki, albo smartfon, na którym się instaluje rzeczy, których się nie powinno instalować, albo się wymaga od smartfona prostego z 4 giga RAM-u, żeby działał tak jak 8-gigowy albo 12-gigowy, no to jest sorry pomyłka, no to wtedy każdy telefon można nazwać szrotem. Natomiast globalnie rzecz biorąc, ja mówię, nie jestem wielkim fanem marki Vivo, wolę Vivo na przykład niż Realme, dlatego szkoda mi, że Vivo sobie poszło, czy Oppo, dlatego szkoda mi, że Vivo sobie poszło z polskiego rynku. Nikt nie zmusza do kupowania marek, których się nie lubi przede wszystkim, tak? Natomiast mówienie o czymś, że jeśli nie przetestowało iluś telefonów, albo się, nie wiem, nie potrafi korzystać z telefonu, albo się trafiło na bardzo wadliwy egzemplarz, bo to się zdarza wszystkim urządzeniom, że cała marka to jest szrot, no sorry wielkie, ale no, przepraszam, ale my w przedszkolu jesteśmy, no to prawda. Natomiast trzeci smartfonik z serii X100 Ultra, czyli największy wypas, i tutaj jest to, o czym mówiłem na samym początku, czyli ten aparat 200 megapikselowy i te 200 megapikseli to jest aparat tele. I to jest aparat Samsunga, bo w tej chwili dużego wyboru na rynku nie ma, jeżeli chodzi o matryce 200 megapikselowe. A tak poza tym jest to, co w dwóch pozostałych, czyli podstawka z 50 i szeroki kąt z 50. Także jest ok. 50 również jest tutaj z przodu, w przeciwieństwie do dwóch poprzednich, które miały 32, jeszcze raz powtórzę. Jeśli chodzi o pamięci, też jest podobnie, 256, 512, 1 tera, 12 albo 16 giga. Także Vivo zrobiło serię smartfonów na full wypasie. Każdy z nich jest właściwie smartfonem fotograficznym. Tutaj jest takie stopniowanie, jeżeli chodzi o jakość aparatów fotograficznych. Wszystkie mają teleobiektyw, także to już samo mówi jakby o serii. Szkoda, że ich nie będziemy mogli blisko kupić. Ta premiera, o której mówię w tej chwili, to jest premiera chińska i te smartfony też, no tanie by u nas nie były, gdyby się pojawiły. Natomiast mnie jest szkoda. Topka to jest 4400 na nasze, przeliczając z yuanów, przy czym to jest ta Ultra, o której Jacek powiedział, z pamięciami 16 giga plus 1 tera. Ja podpowiem, że jak ktoś bardzo ma ochotę kupić sobie Vivo, to jakoś specjalnie daleko nie ma, szczególnie jak mieszka na południu kraju, bo w Czechach Vivo jest obecne i można sobie po prostu tam iść do lokalnego sklepu i kupić. I nawet z gwarancją też nie będzie problemu, no bo do Czech, jak ktoś tam w okolicach granicy mieszka, no to tam jest godzinka jazdy i jest w Czechach, nie? Więc myślę, że to akurat żaden problem. Dla chcącego nic trudnego, nawet mówię, nie trzeba sprowadzać, jeżeli, nie wiem, no teraz są wakacje, idą, więc może część z Was będzie jechała przez Czechy, jak ktoś bardzo by chciał, to po prostu można nawet podjechać do sklepu i sobie kupić tam Vivo, telefony są do kupienia. No akurat ta seria, myślę, że jeszcze w tej chwili nie, bo póki co była premiera chińska, nie globalna, ale jak będzie, no bo setki te podstawowe są w Czechach póki co. Ale jak będzie premiera global, no to myślę, że tylko kwestią czasu, aż telefony również do Czech dotrą. Chociaż podobno Ultra ma zostać w Chinach. Ale to, wiecie, na dwoje babka wróżyła. Jak będzie premiera globalna, to będziemy wiedzieć. Znaczy Ultra jest jeszcze o tyle fajna, że ma w odróżnieniu od tych dwóch pierwszych nieco lepszy wyświetlacz. Tutaj jest też AMOLED, co prawda, 6,78.
On ma rozdzielczość 1440 na 3200. Odświeżanie jest podobne, to jest też 120 Hz. Niemniej no to są wyświetlacze full wypas. One wszystkie są bardzo dobre, natomiast tutaj no, mamy do czynienia również z topką. Patrzę tak po zdjęciach, on nie jest jakoś potężnie wygięty, ale chyba, czy właściwie nie bardzo widać, ale no, wydaje mi się, że jest trochę na brzegach jednak lekko wygięty. Jest, ale lekko, jak to się mówi. Tak, jest, jak się patrzy z profilu, to rzeczywiście na zdjęciach profilowych jest rzeczywiście lekko wygięty, ale to nie jest jakieś mocarne wygięcie, to jest trochę takie wygięcie jak tutaj właśnie w tym Huawei, że lekko zachodzi na boki, ale tutaj już nie ma problemu z tym, żeby coś dotknąć niewłaściwie albo coś zrobić na tym boku, także to nie powinno przeszkadzać, a daje fajny efekt. To nie wszystkie Vivo, które w tym tygodniu się pojawiły, ponieważ pojawiła się nowa wersja Y200. To jest właściwie bardzo podobna wersja od tej, którą już widzieliśmy na rynku, ale jest to wersja chińska. Nie różni się, są troszeczkę chyba inne tiery pamięci, właściwie nie bardzo. Nie, przepraszam, Y200 nie. Y200 to jest zupełnie, przepraszam Was bardzo, pomyliłem się dlatego, że seria Y200 tak naprawdę już jest. Już mamy co najmniej dwa smartfony z tej serii, a to jest kolejny, który właśnie się pojawił w Chinach i zapowiada jakby kolejną podserię chińską, bo tam się pojawi Y200T i Y200 Pro czy Ultra, już nie pamiętam w tej chwili. Niemniej w tej chwili pokazali i u siebie na stronach w sklepie render i dali bardzo oszczędne dane, ale operator chiński opublikował właściwie większość danych smartfona, stąd mamy go również. On się różni od tego, co już znamy od tych smartfonów z serii Y200, choćby wyspą na aparaty fotograficzne. Ona jest zupełnie inna. Te, które znamy, mają te aparaty w układzie pionowym. Tu też są w układzie pionowym, ale wyspa jest powiększona optycznie do takiego kwadratu z zaokrąglonymi rogami. Aparaty są również dwa, skoro już przy nich jestem, i to jest 50 i 2. Ta 2 licho wie do czego, albo do rozmywania, albo do makro. I 8 z przodu, także nie jest to jakiś smartfonik niesamowity. Ale jeżeli chodzi o procesor, to nie jest tak najgorzej, bo jest Snapdragon 6 generacji pierwszej, to nie jest najwyższa półka, ale to jest taki procesor, który powinien zapewnić w miarę sensowne działanie. Podobnie jest z pamięciami, bo tutaj od 128 do 512 i 8 albo 12 giga RAM-u, także też jest całkiem fajnie, a smartfon wygląda ładnie. Ja się spotkałem z dwoma wersjami, bo jedną wersję, taką większą, większy render, pokazuje Vivo u siebie na stronie i to jest taki znany design z tą pomarańczową syntetyczną skórą i złotymi obramówkami, złotymi wykończeniami, ale drugi jest równie fajny, on wygląda tak, jakby była macica perłowa, jakby była wyłożona obudowa. Przy czym o ile do tej pory spotkaliśmy się z takim designem, to były zazwyczaj białe obudowy, o tyle tutaj jest śmiesznie zakolorowany na dole w jednym rogu, na takiej większej powierzchni, dlatego wygląda to troszeczkę inaczej niż do tej pory, że ta masa perłowa jakby ma taki efekt jak prawdziwa, taki efekt tęczy trochę. I wyświetlacz IPS-owy prawdopodobnie, tutaj nie mam 100% pewności, 6,72 cala, Full HD. O pamięci powiedziałem, o aparatach powiedziałem, o designie dwa słowa też. Fajnie wygląda, nie będzie najdroższy, myślę. Nie jest najwyższa półka, ale fajnie. I ostatnie Vivo na dzisiaj, ale to właściwie nie Vivo, tylko IQ, tak? Dlatego, że w Indiach marka IQ występuje osobno poza marką Vivo. I jest to oczywiście nadal smartfon Vivo i jest to nadal powtórka z rozrywki, dlatego że to jest powtórka z Vivo IQ Z9 X5G. Tyle tutaj bez tego Vivo, tak? Jest samo IQ w Z9 X5G. Jedyna rzecz, która się zmieniła, to tak naprawdę tiery pamięci, bo dla użytkownika mamy tylko 128, przynajmniej na dzisiaj, kiedy dane tego smartfona są.
Natomiast w ramie mamy, i tutaj trzeba bardzo uważać, żeby się nie naciąć na czwórkę, bo o ile w tym pierwotnie wypuszczonym Vivo chińskim nie było czwórki, tak tutaj jest czwórka, szóstka i 8 giga RAM. Także od powtórka z rozrywki Vivo po prostu na Indie wypuściło bardzo podobny model. No jedyna różnica to jest różnica w tierach pamięci. No i budżetowa, bo to maksymalnie 7,5 kosztuje w Indiach, przeliczając. Kolega tu pyta w międzyczasie z TikToka, czy polecam Tanka 3 Pro. To jest ten gruby telefon z projektorem. Polecam, ale wyłącznie tym, którzy takiego telefonu potrzebują. To bydle jest grubachne, na 3 cm, ciężkie na 700 gramów. Natomiast jeżeli komuś to nie przeszkadza, potrzebuje telefonu, którego nie trzeba ładować przez przynajmniej tydzień, który ma wbudowany projektor służący rozrywce, wiadomo, gdzieś tam w plenerze, który ma latarkę kempingową, który robi nawet znośne zdjęcia i ogólnie jest znośny i nawet na którym da się pograć, bo to jest telefon, który tam pod 900 tysięcy w Antutu podszedł, to można rozważyć ten zakup. Natomiast jest to telefon tak bardzo specyficzny, że ja radzę się każdemu zastanowić 3 razy, zanim go kupi i na pewno, moim zdaniem, nie jest to telefon na daily, czyli na telefon, którego można używać codziennie. Natomiast jak ktoś często bywa z dala od źródła zasilania, jakiś, no nie wiem, turysta, survivalowiec, coś takiego, no to taki telefon może mieć sens. Zdecydowanie to jest bardzo fajnie skonfigurowane urządzenie. Generalnie bez większych słabości. To jest ten, co mi go dałeś ostatnio potrzymać? Tak. Dokładnie. No to uważajcie, to jak koledze powiecie, to potrzymaj mi telefon, żeby coś zrobić, to kolega może się przegiąć lekko, bo to rzeczywiście jest cegła straszliwa. No tak, tylko że z drugiej strony 2 tygodnie bez ładowania. A w ogóle to też jest hicior. Słuchajcie, bateria 23 tysiące mAh z groszami, prawie 24, a ładuje się tylko 2 godziny, bo ma 120-watowe ładowanie. No i rzeczywiście z zegarkiem w ręku, ja tak kiedyś strzeliłem na live'ie, że podejrzewam, że będzie się ładował 2 godziny. Słuchajcie, prawie że co do minut, tam godzina 58 było, czy coś takiego, jak się napełniła bateria. Także tak, ja mogę z czystym sumieniem ten telefon polecić, ale najpierw weźcie go do ręki. I na pewno nie jest to telefon do codziennego użytku, bo po prostu uświerkniecie. A już na pewno nie jest to telefon do długiego gadania, trzymając go przy uchu, bo po prostu ręka wam odpadnie. No, chyba że lubicie sobie przypakować, no to wtedy taki telefon ma sens, ale to ja bym proponował kupić 2, żeby równo tutaj było, nie? Boski Gigolo, można Realme 11 Pro, tylko musisz się z nim polubić, idź do sklepu, weź do ręki, technologicznie to jest dobra maszyna, natomiast to jest jeszcze kwestia tego, żebyś się z nim polubił po prostu. Jak się z nim polubisz, to właściwie możesz brać. Tak, dalej mamy, co sądzimy o Moto G84? Szybciutko, słuchaj, jest recenzja u nas na YouTubie, więc bardzo gorąco zapraszam do jej obejrzenia. Następca jest już w drodze, więc tu bym się zastanowił, ale zdaje się, że będzie miał procent z niższego tieru niż tamta, chociaż tamta też miała szósteczkę Snapdragona. Generalnie telefon fajny, mnie się podobał. Sympatyczne urządzonko, kwestia jeszcze oczywiście opłacalności i ceny. Ja tutaj wrócę, bo ostatnio bardzo często się przewija Moto Edge 30 Neo, która w tej chwili jest w znakomitej cenie. Więc ja bym ci jeszcze zwrócił uwagę na ten model, póki jest tak tani, póki jeszcze jest, bo mam wrażenie, że po prostu za dużo go zamówiła Motorola Polska. No i mieli problem, żeby go sprzedać, a w tej chwili, jak on kosztuje 800, to jest to naprawdę mega łakomy kąsek, serio. I też jest recenzja u nas na YouTubie, także też sobie możesz zobaczyć, co sądzę o tym telefonie. Także gorąco zapraszam. Romeo, masz się z nim polubić tak, że go wziąć do ręki, sprawdzić, czy ma wszystko to, czego potrzebujesz, sprawdzić, czy ci klawiszki pasują, sprawdzić, czy ci pasuje dotyk, czy ci pasuje przewijanie ekranu. Czy ma apki, albo czy sobie będziesz mógł zainstalować apki? W zasadzie będziesz mógł zainstalować, ale może jakiś potrzebujesz od razu. Sprawdzić, czy są rzeczy, które dla ciebie są oczywiste. Nie wiem, wcześniej miałeś też Realme, miałeś coś innego. Jak się przesiadasz na inny system, to po prostu jest inaczej. Możesz go nie polubić, choćby smartfon był najlepszy po prostu. A jak miałeś wcześniej Realme, to nie będziesz się musiał bardzo przesiadać. To bardzo możliwe, że się polubisz. Wtedy rozmiary, wyświetlacz, obsługa, to czy ci pasuje. I w ten sposób sprawdzisz, czy się polubisz z tym smartfonem, czy się nie polubisz z tym smartfonem. Tyle.
Teraz tak. Lećmy dalej, bo... A utkwiło ci jakieś Vivo? Dimon pyta, czy nam utkwiło jakieś Vivo wyjątkowo dobre w pamięci. Boże, tylko co to był za model? Wiesz co, zajrzę w recenzję, bo byłem jednym telefonem wręcz zachwycony. To była chyba X80, nie chcę numerka pomylić. Tak, to była X80, bo 90 opala mój syn teraz. To była X80, ona miała wszystko. Tam wbrew temu, co wszyscy pisali, jakoś szczególnie nie oczarowały mnie jedynie zdjęcia nocne, ale też były, nadal były dobre. Natomiast no, miałem w tym czasie też porównywalnego Samsunga, no i bardzo ustępowało Vivo pod tym względem, ale nadal to był bardzo wysoki poziom. To była 80 czy Pro? Pro. Tam była jedna rzecz genialna, której mi strasznie brakuje. W zasadzie w każdym smartfonie był duży i ultradźwiękowy czytnik linii papilarnych. Po pierwsze, nie musiałeś paluchem celować, gdzie przykładasz, bo wystarczyło przyłożyć paluch gdziekolwiek w dolnej strefie ekranu, w dolnej połowie. I to działało. A po drugie, mogłeś sobie ten czytnik podzielić. Na przykład jak przyłożyłeś palec po prawej, to nie wiem, otwierało ci aparat fotograficzny, jak przyłożyłeś po lewej, to na dzień dobry ci się od razu odblokowywał telefon, nie wiem, z włączonym portfelem załóżmy, no co tam chciałeś, tak? Także miało jeszcze taką dodatkową funkcję dodaną, to. No i Vivo z tego zrezygnowało w kolejnych X-ach, pewnie ze względu na koszty. No ale tamten telefon bardzo, bardzo mi pasował. No i tyle, no to co mi zapadło w pamięć. Był jeszcze jakiś, tylko nie pamiętam, to było V-ka któraś, V2 gdzieś, nie pamiętam, wiesz co. Był jeszcze taki, który zmieniał kolor, ale to był taki feature po prostu, który ja zapamiętałem, no bo to się rzadko zdarzy, że jak poświecisz lampą UV, to telefon zmienia kolorki. No ale to już było bez sensu, to był tylko taki bajerek, natomiast jeżeli pytałeś, co zapadło w pamięć, no to zapadło w pamięć. Co powiemy o Xiaomi 14 Ultra? No matko bosko, ja nie miałem tego telefonu w ręku, natomiast pamiętaj o tym, że on ma pewien problem, tak, parujący. No tak, ale to też tak naprawdę, to ten problem występuje jakby w szczególnych warunkach, tak, w związku z tym bardzo możliwe, że na co dzień się nie uświadczy, no jednak jest to pewien minus, szczególnie jeżeli smartfon kosztuje 6800, tak. Dokładnie, o tym mówię, wiesz, ja używałem 14, w której ten problem był nagminny i bardzo intensywnie występował. I mnie w normalnym użytkowaniu to się nie pojawiło. Pojawiało się tylko wtedy, kiedy chciałem to wywołać, ten efekt. Natomiast nadal uważam, że w tak drogim telefonie w ogóle nie powinno mieć się do miejsca. No po prostu. Nie. Xiaomi, z tego co pamiętam, odniosło się do tego parowania, tak? Odniosło się, że to jest... Kondensacja musi parować, no. Tak ma być i tyle, no. I ten komunikat taki był... No nie chcę powiedzieć, że arogancki, ale taki na zasadzie, no słuchajcie, wiemy i nic z tym nie zrobimy. No na takiej zasadzie, ale to jest kwestia tego, że Chińczycy globalnie nie lubią się tłumaczyć, dlatego że tłumaczenie się dla nich to jest, jakby nie było, utrata twarzy, to parowanie, to samo to parowanie to jest już dla nich utrata twarzy. Dlatego że zaprojektowali smartfona, który co prawda ma odporności na wilgoć i na pył, smartfona, który jest bardzo dobry technologicznie, smartfona, który ma imponującą specyfikację i jest odpowiednio do tego drogi, a nawet droższy. I do tego ma coś, czego inne smartfony tej klasy nie mają. Parują mu obiektywy. Tak? Nie to, że wszystkie nie mają. Czasem się zdarza, że... ale powiem szczerze, że mi się już bardzo dawno nie zdarzyło. Szczególnie, że 14 ta podstawowa mogłaby zawojować rynek, bo do tego była stosunkowo nieduża. No, można by ją było na opartego nawet nazwać kompaktem. Także miała wszystko, co można było, a zobaczcie, że nawet nie widać specjalnie w promocjach tych telefonów, nie widać ich na billboardach, w telewizji, jakoś producent specjalnie tak, jak, dobra, nic nie było, nie? Cisza, nie ma, wiecie, nie ma promocji na portalach, nie ma promocji wśród youtuberów, nie ma w zasadzie żadnej promocji tych telefonów, tak jakby, dobra, zapominamy, było, minęło, jedziemy dalej. No z jednej strony słuszne podejście, z drugiej, no, takie przykłady, no, też się zdarzy, no, pamiętacie, jak... słynną wpadkę Samsunga znowu ten, nie? Telefon, którego nie wolno było wnieść do samolotu. Samsung wyszedł z tego, moim zdaniem, z twarzą, bo przyznali, tak, dobra, spieprzyliśmy, zabieramy te telefony, oddamy wam kasę, potem wypuścili poprawiony wariant tam na kilku rynkach. No ale to nie było tak, że zapominamy, nic nie było, tylko nie, słuchajcie, jest problem, sorry, schrzaniliśmy. Takie podejście według mnie jest dużo lepsze, no bo wpadka się może zdarzyć każdemu. Słuchajcie, to projektują nie tylko maszyny i komputery, to projektują też ludzie. Każdy się może pomylić, każdemu może coś nie wyjść i
Tylko kwestia później, jak się z tego wybrnie. No, każdy popełnia błędy. Sztuką jest umieć z tego błędu wybrnąć, a akurat no właśnie Chińczycy mają z tym moim zdaniem poważny problem, bo no nie wyszli z tego, no, mogli to ograć lepiej moim zdaniem. Ale znaczy, to jest... Wiesz co, ja się upieram, że trudno to ograć lepiej, kiedy telefon kosztuje tyle, ile kosztuje. I mówić, nie, no, ojej, ale... przepraszamy, ale jak wy wywaliliście tyle kasy na tego smartfona, to słuchajcie, musi wam parować. Przepraszamy, jeżeli ktoś chce zwrócić telefon, może go zwrócić bez żadnych dodatkowych warunków, oddamy pieniądze, sorry. Jeżeli ktoś chce zatrzymać, okej, proszę bardzo, bo ta wada nie jest krytyczna. Ten telefon nie wybucha jak Note, nie? Więc można go bezpiecznie używać. Ale jeżeli komuś wada przeszkadza, proszę bardzo, zwróćcie, żadnych dodatkowych warunków, nic. Po prostu paragon, telefon, kasa z powrotem. Nie? To by było można to było zrobić lepiej. Tak. Według mnie. Tak. Fakt, że to nie był błąd krytyczny, tak jak w przypadku Note'a, no bo telefon, powiedzmy, nie zagrażał użytkownikowi. Niemniej, no zrobili moim zdaniem to źle. A propos, jak już jesteśmy przy Chińczykach i o tym, co robią źle, to mam kolejne kwiatki dla was, słuchajcie. Słuchajcie, jest taka firma Meizu. Ona przez chwilę nawet była u nas na rynku obecna, ale krótko i z byle jakimi telefonami, więc się zmyli. Ale robią też fajniejsze telefony. W ogóle to jest część koncernu motoryzacyjnego Geely. Duży koncern, robię samochody na prąd, prawda? No i do tego sobie kupili firmę Meizu, no bo wiadomo, jak jest samochód elektryczny z wielkimi tabletami w środku, to aż się prosi pożenić to jakoś z oprogramowaniem telefonów, co oczywiście zrobili. No ale Geely jakiś czas temu stwierdziło, że nie, chrzanimy, nie robimy smartfonów już. Powiedzieli, nie będziemy już więcej robić smartfonów, idziemy w AI, no i będziemy pewnie robić to oprogramowanie dla samochodów i tak dalej. No otóż nie, bo właśnie wypuścili kolejny telefon, Meizu 21 Note. Pominę już to, że jeszcze jedno Meizu jest na widoku, jeszcze jest jakiś X tam w drodze. No, zrobili sobie kolejny telefon, który całkiem fajny jest w sumie. Na tak, Krystian, zdarzają się ludzie, którzy mają pieniądze i lubią sobie kupować drogie smartfony i nie tylko drogie smartfony, tak się zdarza. Sorry, Adaś. Tak. No tak, no ten Meizu fajnie wygląda na renderach, bo ma wąską ramkę wokół wyświetlacza. Wyświetlacz też fajny, bo 1,5K ze 144 Hz odświeżaniem z wszystkimi, pełną paletą DCI, pełną paletą tam sRGB, no w ogóle HDR10+, no fajny wyświetlacz. Bateria też nie głupia, bo 5500, czyli więcej niż zazwyczaj. Ładowanie takie sobie, bo 66-watowe. Wyświetlacz oczywiście matryca OLED-owa, nie powiedziałem. Panty też nie głupie, bo 50 i z optyczną stabilizacją i 13 szerokokątna z funkcją makro, takie mogą być. Są głośniki stereo, jest szczelność IP65. Cena w sumie, o patrz, zapomniałem przeliczyć, szybciutko przeliczę. 2,5,9. A ja tylko powiem, że Snapdragon oczywiście, że ten wyświetlacz, o którym Adam mówił, to w piku ma 5000 nitów właśnie. Punktowo, 1600 w normalnym tym, jeżeli, znaczy maksymalną jasność, bo to też nie jest normalna jasność. Jakiejś większej powierzchni. Z aparatami nie jest najlepiej. On ładnie wygląda, szczególnie ta biała wersja mi się bardzo podoba. Ma tam kolorowe te kręgi na dole, na lampie błyskowej. Nie wiem, czy to doświetlający jest, czy to jest tylko tak, zbudka, to jest doświetlacz, a zarazem dioda tam sygnalizacyjna różnokolorowa. No i jeszcze jedna rzecz, którą oni się chwalą, mianowicie wersją Flyme. To jest ten ich interfejs użytkownika. On się nazywa tutaj iOS. Pewnie od AI, tak? Tak, AI tak, OS. Dokładnie. Dokładnie tak jest. No i oczywiście, tak jak mówiłem, jest no, ta integracja z systemami samochodowymi. Ja jeszcze na szybko przeliczam ceny, bo oczywiście zapomniałem się dopisać. A ja tutaj a propos tego Apple'a, co to nie styka mu tam, a to może być pierdyliard naprawdę różnych powodów. Od tego, że masz nadajnik za daleko, od tego, że masz po drodze, nie wiem, zakłócenia jakieś albo w domu, albo poza domem. Do tego, że po prostu to no jest modem zwyczajnie uszkodzony, tak. No, naprawdę może być wszystko. Tak. Spróbuj zmienić na inną kartę, pożyczyć od znajomego kartę, włożyć do telefonu, zobaczyć, czy działa. Możesz spróbować w innych miejscach, zobaczyć, czy działa. Jeżeli wszędzie działa źle, no to mam dla ciebie złą wiadomość, to niestety trzeba się udać do serwisu. Serwis. A serwis napisał... albo ci naprawi, albo powiesz, że naprawił, oddaj, będzie tak samo.
Tak, tu kolega napisał, że Meizu, Leeco i Coolpad ten sam błąd robili. No tak, może i tak, ale wcale te telefony też nie były wybitne moim zdaniem, bo Coolpada to nawet kiedyś chyba testowałem i Coolpad to naprawdę do tych flagowych Meizu, przynajmniej na papierze, to się nie udał. Jeżeli chodzi o Coolpady, to sorry, ale nie. I to nie były dobre i tanie telefony, to były tanie telefony, natomiast tak. Meizu miało konstrukcje bardzo fajne, jak i bardzo denne, bo akurat to, co było kiedyś oferowane w Polsce, powiedzmy w takiej półoficjalnej dystrybucji, to było bardzo denne, bo nawet pamiętam, że chyba nasza ówczesna redakcyjna koleżanka testowała innego Meizu, to i się rozleciał ten telefon, zdaje się. Nie pamiętam, co tam było, ale wiem, że jakiś problem był taki z Meizu, taki, że po prostu toczyliśmy w straszną bekę. No i jeszcze potoczę bekę. Ale to po prostu ryje śmiechłem totalnie i do tego jeszcze się zastanawiam w ogóle, co oni robią i po co i dlaczego, co tu się odwaliło. Słuchajcie, jest tak, jest sobie firma HMD Global, która ma prawa do używania logo Nokia na swoich telefonach i smartfonach. Spoko, nie? Ja nie wiem, bo mi umknęło, oni przedłużyli jakoś, bo im się przecież kończyło. Chyba tak, no tak wygląda. No i nadal używają logo Nokia, robią urządzenia z logo Nokia, ale teraz zaczęli wypuszczać telefony pod własną marką i też spoko. Ale co odwalili? Słuchajcie, wzięli sobie taki telefon wytrzymały Nokia XR21, może niektórzy kojarzą, z ubiegłego roku, zdjęli z niego logo Nokia, namalowali HMD, co nadal też nie jest niczym nagannym i złym, nie zmienili żadnej specyfikacji, niczego, tylko że... Wiesz co, dali chyba Androida oczko wyżej. Tak, no kurczę, proszę cię, no musieli dać, skoro był Android 12, no to teraz jest 13, no rzeczywiście, szał. Ale żeby było zabawnie, podnieśli cenę, słuchajcie, o 100 euro. Czy telefon albo kto im zabroni, a dlaczego jasne, nie? Ale słuchajcie, hello, ten telefon kosztuje 400 euro, kosztował 300 euro. By było zabawniej. Wchodzę sobie, słuchajcie, na sklep Nokia, i mogę nadal kupić tą Nokię XR21 z zeszłego roku za 100 euro mniej. 600, wróć, teraz jest 600 euro, a Nokia, patrz, pokrzeniem ceny, przepraszam. Jeszcze raz, nowy telefon z logo HMD i świeższym o oczko systemem, ale nadal przestarzałym, kosztuje 600 euro, podczas gdy Nokia XR21, czyli model pierwotny, kosztuje 400 euro. Czyli to jest 2500 z groszami, a 1700 z groszami. No jest. Płacisz za renomowane logo. Jak chcecie mieć logo HMD, proszę, to zapłaccie te 100 euro, będziecie mieli. O specyfikacji telefonu nie mówię, bo ona sama w sobie nie jest najgorsza, ale też nie jest wybitna. Jest to telefon o podniesionej wytrzymałości nieco, bo ma i ten military standard i ma wysoką szczelność, tą 69K. Ma 120-hercowy ekran IPS, ma Victusa, Snapdragona 695. No nie jest to jakiś taki tragiczny telefon, no tylko że teraz można go kupić za to drożej i z Androidem 13 nadal przestarzałym. I to nie jest najgorsze, co zrobił HMD, bo HMD zrobiło coś równie złego, mianowicie zrobili to samo z tabletem Nokia T21. Otóż teraz możemy sobie kupić HMD T21, dokładnie z tymi samymi zmianami, co w telefonie, czyli wymiana Antka 12 na 13. Tablet, który ma 4 giga RAM-u, bez komentarza to zostawię i ma Unisoka 612, również nie komentuję. I słuchajcie, ten tablet, moi drodzy, zdrożał po drodze z równowartości tam 855 na 1280 zł. Raku ciachu nie, iPhony na USA nie obsługują tych samych pasm, co na Europę. Jak wejdziesz sobie na stronę iPhona, mało tego, na kartę konkretnego modelu, to na tej karcie konkretnego modelu Apple publikuje link do wszystkich wersji tego modelu na różne rynki i tam są opublikowane wszystkie częstotliwości, jakie na danym rynku urządzenie obsługuje. Nie jest trudno znaleźć, trzeba tylko przejrzeć dokładnie specyfikacje. Linki mają, zdaje się, niebieskie. Nie pamiętam, jak to dokładnie tam wygląda. Trzeba po prostu przejechać przez specyfikacje, zobaczyć, nie wiem, więcej na temat obsługiwanych częstotliwości, czy nie wiem, czy sieci obsługiwane, czy jakoś jeszcze inaczej. To
prowadzi bezpośrednio do tabeli. Nie przestrasz się, bo tam przede wszystkim jest bardzo dużo wersji, ale jest napisane, na jakie kraje te wersje są, jakie języki obsługują oraz jakie częstotliwości są obsługiwane w tych wersjach, na tych rynkach. Także znajdziesz, spoko. W każdym razie nie te same. Nie te same. Są także... inne u nas, inne na Chiny, inne na Stany, inne na Australię i jeszcze jest sporo regionów, gdzie mogą być inne. W każdym razie ze 4 co najmniej są, jak nie 5. Tak. I jak już skończyliśmy ten festiwal żenady, to jeszcze wspomnę szybciutko o bardzo cichej premierze Oppo K12X. Premiera nas średnio interesuje, bo jednak niestety to są znowu Chiny, aczkolwiek całkiem możliwe, że taki telefon zobaczymy pod inną nazwą. No, bo to jest więcej niż prawdopodobne. Może to być na przykład nowy OnePlus Nord. W każdym razie, telefonik ma 50-megowy aparat i dwójeczkę do rozmywania tła. Z przodu ma 16, bez optycznej stabilizacji, ale za to mamy OLED-owy ekran Full HD ze 120-hercowym odświeżaniem. A widzisz, jak masz, sorry, jak masz no. iPhone'a z USA, przepraszam Adaś, jak masz iPhone'a z USA, to nie jest nic dziwnego. Prawdopodobnie ma poobcinane częstotliwości, których w Polsce idzie rzecz największym pasmem po prostu. W związku z tym prawdopodobnie działasz tak na jedną nóżkę tym iPhone'em. To nie jest niestety prosta sprawa. Ja nie wiem, jak wygląda odblokowanie, bo się nigdy tym nie interesowałem. Natomiast no niestety, jeżeli sobie przywiozłeś iPhone'a z USA, to obawiam się, że tak jesteś. Tak, tutaj serwis może nie pomóc niestety. To tak niestety będzie. No dobra, wracając do tego Oppo V4 Norda. Bateria 5500 z 80-watowym ładowaniem. No, miejsce na microSD jest i tak dalej. Dwa kolory do wyboru, słuchajcie, od 700 do 900 zł. I nie mówiłbym w ogóle o tym, bo co nas obchodzi telefon, który zadebiutował w Chinach, ale tak jak mówię, jest bardzo prawdopodobne, że za jakiś czas będzie on u nas, ale jako kolejny OnePlus Nord tam C, coś tam. Jest jakoś mi zginął. Tak, no jest taki telefonik, ale słuchaj, ty go masz już w katalogu, więc w ogóle się nie przejmuj, że ci zginę. Charakterystyczny zielony kolorek, ma jacka na przykład. No taki... Dwie lampki doświetlające z tyłu. Fajny design. A smartfon tak naprawdę, no cóż, no przy jakimś oszczędnym użytkowniku to mogłaby być z tego pociecha, powiem szczerze, jakby do nas trafił. Mnie się podoba OLED-owy wyświetlacz, mi się podoba szkiełko Dragon Trail, bo Dragon Trail jest u nas średnio znane, natomiast jest fajnie nieodporne na zarysowania. Jest to ładowanie 80-watowe. Fajna rzecz, no. Tak, dokładnie. Mówiłeś o cenie? Bo mi umknęło. Tak, mówiłem o cenie, ale no wiadomo, że to jest cena z yuanu, więc nie należy się jakoś tam specjalnie przywiązywać do niej. Natomiast chciałbym jeszcze na chwilę wskoczyć do Polski. Otóż w Polsce zadebiutowały 3 nowe smartfony Realme, ale nie będziemy o nich mówić, bo o nich już mówiliśmy. Macie na dole, widzowie z YouTube'a, link do artykułu na ten temat. Tych, którzy oglądają nas na TikToku, zapraszam na mgsm.pl do aktualności albo znowu na naszego YouTube'a, bo jest krótki filmik pokazujący te smartfony. Mogą być, natomiast kurczę, tak ja popatrzyłem tak na te ceny, no to one nie są jakimiś killerami cenowymi, natomiast rzeczywiście nie można im odmówić fajnych konfiguracji, bo no nie są to też nie wiadomo jacy mocarze, prawda, bo to są średniaczki, natomiast i tam i stereo wcisnęli, i tam obsługę mokrymi łapami, no mają kilka takich, wiecie, feature'ów, co jeszcze nie są jakoś tam szczególnie rozpowszechnione. Można się nim przyjrzeć, no ja się troszeczkę też pośmiałem, bo oczywiście mają dynamiczny przycisk. Lepiej powiedz, co sądzisz o telefonach z Chin. Których? No właśnie. No. O rany, ale masz skomplikowanego Nika. Rafi Raffaello. Słuchaj, jeżeli masz ze 3 godziny, to usiądź wygodnie, pogadamy o telefonach z Chin. Nie, wiesz co, ja myślę, że kolega pytał o sprowadzanie telefonów z Chin. Słuchaj, króciutko. Znaczy, wiesz, on pyta, co sądzicie o telefonach z Chin, nie o sprowadzaniu czy o kupowaniu. No ja rozumiem, ale wiesz, tak się domyślam, co miał na myśli autor, nie? Krótko. Sprawdź, jakie pasma obsługuje, żebyś nie miał takiego faila, jak ma kolega tu z iPhone'em, że mu telefon czasem nie działa.
Jeżeli obsługuje pasma, no to jest OK. Najczęściej to się charakteryzuje dopiskiem global. To samo dotyczy softu. Czy ma soft global, czy ma soft chiński. Jak masz soft chiński, to masz kupę śmiecia w tym telefonie. Cicho, kocie. Plus, bardzo możliwe, że na przykład nie masz pakietu Google i nie wspiera płatności. Dimon, podaj kwotę. To się da obejść, nie? To się da obejść, ale niekoniecznie. Natomiast, natomiast no jeszcze następna rzecz, prawda, opłaty celno-skarbowe. Pamiętaj, że poczta może to przechwycić i dowalić ci VAT-em, więc do tej ceny musisz doliczyć VAT, chyba że kupujesz w sklepie chińskim, a telefon wysłany zostanie z Unii Europejskiej, bo takie myki bardzo często są stosowane i wtedy nie powinno być problemu. Czyli takie trzy rzeczy, na które musisz zwrócić uwagę. Pasma, soft plus opłaty dodatkowe. Tyle. Ale nie mam nic przeciwko, bo rzeczywiście w Chinach można kupić coś fajnego i niedrogo, a na pewno taniej niż u nas. Znaczy w przypadku smartfonów to może troszkę boleć, jeżeli wydasz więcej pieniędzy, dlatego że jest spore prawdopodobieństwo, że będzie ci się zdawało, że kupisz jakąś fajną rzecz, której nikt do tej pory nie miał, a kupisz jakiegoś strupa potwornego zupełnie, którego rzeczywiście nikt u nas nie ma, nikt u nas nie naprawia i tak dalej. No tak, także jeżeli zachowa się rozsądek, to tak, no owszem, jest szansa na to, że upoluje się coś fajnego, natomiast w przypadku smartfonów to jest ryzyko, no kurczę, jest to ryzyko, no. Przede wszystkim właśnie ze względu na to, że tak jak Adam mówił, może się skończyć tak jak z tym iPhone'em. Dostaniesz fajną cegłę, która nie będzie obsługiwała dwa pasma, które masz albo no, w porywach do trzech, tak? I się okaże, że no nijak, jakość rozmów tragiczna, przesył danych w ogóle zapomnij. Chociaż to akurat powinno iść. Ale no cóż, to jest jak pudełko czekoladek. Kupowanie w Chinach jest jak wybieranie pudełka, czekoladek z pudełka na ślepo. Można, właściwie to nie, te fasolki były w Harrym Potterze takie, różnych smaków. Można trafić na taką o smaku wymiotów, a można na taką o smaku, nie wiem, jaśminu na przykład. Nie wiem, jak smakuje jaśmin. O wymiotach nie wspominając, więc ciężko porównać, ale gratuluję skali porównawczej. I jaśminu nie jadłem. Nie, no to tam mieli takie fasolki, które miały wszystkie smaki, w związku z tym. Ale no, tak, pamiętam kiedyś któryś z producentów przysłał mi takie żelki zabawne, żelki o smaku piri-piri, no po prostu wyglądały jak cukierek, no zarąbiście się na ciałem, jak nie, łakomstwo nie popłaca, słuchajcie. I dobra, patrzę, czy coś jeszcze mamy tutaj. Tak, Sony mamy. A, zapomniałem o Sony, chociaż, aby pamiętacie o Sony w ogóle jeszcze? Znaczy Sony zrobiło powtórkę z rozrywki trochę i jedyne rzeczy, nad którymi popracowali, to są zmiany w softcie. Jako że ludzie narzekali na to samo, co na co recenzenci narzekają, bo narzekali na to, że za dużo aplikacji na przykład do robienia zdjęć i kręcenia filmów. Po co to? No to zmniejszyli. Z trzech aplikacji do jednej, jeżeli dobrze pamiętam. Także no cóż, 6,7 cala, kurczę, nie, 6,3 cala, do 6,3, dobra. Szukam tego smartfona do 6,3 cala i powiem szczerze, że ciężka sprawa dosyć. Nowy Pixel, Pixel 8a. Tak, ale ja nie wiem, znaczy raz, że oczywiście niewybredne żarty mi przychodzą do głowy, co tam 6,3 cala dla żony. Niemniej Pixel, ja nie wiem, czy on będzie najlepszym wyjściem, musiałbyś żonie tego Pixela pokazać po prostu, dlatego że to nie jest to smartfon, którego każdy polubi, serio. Od strony technologicznej ja mogę nawet polecić go, natomiast jeżeli chodzi o design, to kurde, wcale nie jest takie oczywiste, że ten nowy Pixel się spodoba żonie, naprawdę. No tak to mniej więcej wygląda. No dobrze, ale wróćmy do tych Soniaków, tak? Opowiedz o tych Sony i będzie. Są dwa Xperia 1.6 i w Xperia 10.6. 1.6 to jest powtórka właściwie z 1.5. Zmian jest naprawdę niewiele, jest większość kosmetycznych. Jest Snapdragon 8 generacji trzeciej, OLEDowy oczywiście wyświetlacz 6,5 cala.
to by był fajny wybór, tylko ja nie pamiętam, ile on kosztuje, powiem szczerze. Duży, ale też niekoniecznie. Zaraz powiem. Opowiedz o telefonach, ja powiem o cenach, bo już też jest kwestia promocji, bo są słuchy o promocji, także. Jest fajnie, bo jest ładowanie bezprzewodowe i to się liczy na plus. Najnowszy Android oczywiście. Jeśli chodzi o pamięci, nie ma zbytniego wyboru, ponieważ jest tylko jeden tier pamięci. Nie, przepraszam, nie jest jeden tier pamięci. Nie. Są dwa, jeżeli chodzi. Przepraszam Was bardzo. Są dwa, jeżeli chodzi o flesza i dwa, jeżeli chodzi o RAM. To jest 256, 512 i 12 albo 16 RAMu. I tutaj widać, że Sony dba o to, żeby użytkownicy byli zadowoleni, bo to są takie pojemności, gdzie trudno marudzić po prostu bardzo mocno. 52 megapiksele, jeśli chodzi o aparat główny, towarzyszą mu dwie dwunastki, jedna szerokokątna, druga tele. I z przodu z kolei jest też dwunastka. Nie wiem, jak ten smartfon się sprawuje. Prawdopodobnie będą rozsyłali sample, będą chcieli rozsyłać sample. Bardzo możliwe, że jest szansa na to, żeby do mnie trafił. Mnie on się podoba i zarówno jeżeli chodzi o specyfikację, mimo tego, że to nie jest sam top, i zarówno jeżeli chodzi o design. Sony co prawda poszło w bardzo nudne kolory, bo tam jest szary, ciemno-szary i taki biały, ale lekko przydymiony. Na Japonii dodatkowo jest jeszcze czerwone, ale u nas czerwonego się raczej nie uświadczy, tej jedynki, szóstki. Ale tak poza tym wygląda naprawdę fajnie. Jest szybkie ładowanie, bateryjka typowa 5000 mAh, natomiast ten tańszy model, czyli Xperia 10.6, nie ma na przykład ładowania bezprzewodowego. Szkoda, bo tutaj to by było coś, co by mogło go sprzedawać. No a tak będzie go sprzedawać wyświetlacz OLEDowy 6.1. Tutaj jest też, jak na dzisiejsze warunki, kompaktowo. Jest Corning Gorilla Glass Victus. Jeśli chodzi o aparaty 48 z tyłu plus 8 i do tego 8 z przodu, to właściwie tyle. Tylko to 48 megapikseli z tyłu, żebyście się nie cieszyli za bardzo, robi zdjęcia podzielić na 4, czyli 12 megapikseli, bo grupuje megapiksele po 4. I to właściwie tyle, jeżeli chodzi o te soniaki. Ten tańszy niestety troszkę bardziej, ja podejrzewam, że trzeba było go wziąć do ręki, ten design tutaj już nie jest aż tak śliczny, ale wygląda też niebrzydko. Oba to są smartfony japońskie, trzeba o tym pamiętać, w związku z tym tutaj dużą zaletą jest to, że mają odporności IP65 i IP68. I po raz kolejny, ale to przejdziemy później do kolejnych japońskich smartfonów, które w tym tygodniu się pojawiły, bo tam rzeczywiście jest promo. Ceny tych soniaków, które są zabójcze, mianowicie flagowiec kosztuje 6,5, a ten średniaczek 1900. Sony tradycyjnie będzie dorzucało słuchawki do obu telefonów przed sprzedaży. Przez sprzedaż rusza tam jedna, ruszyła wczoraj, kolejna rusza tego tańszego modelu 23 maja. No i tyle. Natomiast padło pytanie o kupowanie telefonu w lombardach. Ja osobiście zdecydowanie odradzam. Jeżeli już, zresztą w ogóle ja bym, kurczę, jak bardzo, niekoniecznie w ogóle doradzał kupowanie używanych telefonów, ale jeżeli już, to bardziej w komisie niż w lombardzie. No, lombard też musi zarobić, więc rzadko kiedy zdarzają się strzały, chociaż rzeczywiście bywają. Natomiast, no wiecie, lombard sprzedaje mydło i powidło. Wydaje mi się, że lepiej chyba brać z komisu, który sprzedaje wyłącznie telefony, choćby z tego względu, że w tym komisie, który sprzedaje wyłącznie telefony, siedzi koleś, który ogarnia jako tako temat i byle G do komisu nie przyjmie. A na pewno raczej nie będzie unikał brania telefonu wadliwego i tak dalej. A w lombardzie, no nie wiecie, czy ten telefon jest wadliwy, czy nie. A lombardziarz powie, no panie, no gościu przyniósł, wyceniłem, wziąłem, sprzedaję, do widzenia, na raczej, nie? I tyle, no bo w obu przypadkach możecie się naciąć, ale wydaje mi się, że w lombardzie macie większą na to szansę. Limon, przeglądam, kurczę, te smartfony dla żony i powiem szczerze, że nie spodziewałem się, ale rzeczywiście poza Pixelem i iPhone'ami różnymi, no tej, kurczę, nie ma co wybrać po prostu. Nie, ten Pixel jest całkiem fajny, bo zobacz, no, możesz do niego kupić pokrowiec kolorowy, będzie fajnie wyglądał taki telefon. Jedynie z frontu jest niewyględny, bo ma szeroką ramkę.
ale przede wszystkim ma bardzo świetny kobiecy rozmiar. No, on jest naprawdę mały. Ja założyłem na niego case'a, dlatego żeby był większy, żebym w ogóle mógł jakoś go trzymać. Ale w kobiecej dłoni on będzie świetnie się spisywał. Natomiast jako tak ogólnie jako telefon, to powiem ci tak, no, brakuje mi w nim póki co w tej chwili aparatu tele. I w zasadzie tyle. Cała reszta jest jak najbardziej strawna. To nie jest telefon najwybitniejszy, ale jest niezły i bardzo fajnie, płynnie pracuje. To mi się w nim podoba, że on się nie tnie jak emu w depresji, tylko chodzi po prostu naprawdę taka błyskawica to jest mała. Tak, ja patrzę, powiem szczerze, po designie. Kobieca ręka zazwyczaj jest stosunkowo nieduża. Możesz spróbować zerknąć. Znacznie tańszy, dobry smartfon. Kwestia tego, czy żonie się spodoba, bo jeżeli mamy iPhone'a, jeżeli mamy Pixela, to są dwa skrajnie różne designy, to ja dorzucę jeszcze Xperię w 10.5, tą poprzedniej generacji, która jest niezłym smartfonem, robi niezłe zdjęcia, globalnie sprawuje się nieźle, ma coś, czego nie ma żaden z tych smartfonów, czyli ma aparat fotograficzny w górnym pasku, co jest rozwiązaniem jakby typowo japońskim od dłuższego czasu i mnie się akurat ten design znacznie bardziej podoba niż design Pixela, czy nawet design iPhone'a. Z tym, że ta Xperia jest znacznie tańsza oczywiście, tak? To nie jest jakiś topowy smartfon, nie, ale powinna działać naprawdę całkiem fajnie. Patrzę w tej chwili w jednym z elektromarketów, 620, no nie, 128 nie polecam, 628 kosztuje 1600 zł z hakiem. To jest Soniak. A ona jest specyficzna, ma specyficzne proporcje. Zaprowadź żonę do elektromarketu i jej daj tą Xperię 10.5 do ręki, bardzo możliwe, że się zakocha. Ale to jest kwestia tego, jakiego miała wcześniej smartfona. Bo jeżeli miała iPhone'a, no to możliwe, że się nie zakocha. Ale tutaj wybór jest prosty, po prostu kupujesz następnego iPhone'a. Jeżeli miała, nie wiem, Samsunga, to też jest zupełnie inny design i zupełnie inny interfejs. Logiczny, prosty. W przypadku Xperii, ale jednak inny, w związku z tym no tak, warto by było po prostu sprawdzić. Ktoś niegłupio rachu dziachu podpowiada, że jeszcze nie głupim pomysłem jest S23. No faktycznie, ale ja bym już wtedy brał S24, wiesz. No chyba, że jest rozbieżność w cenie taka, że faktycznie warto zwrócić się na poprzedni model. No i Samsung daje coś, czego tamte nie dają, czyli jeszcze ma teleobiektyw i rzeczywiście tutaj kobitka na pewno będzie zachwycona zdjęciami, bo Samsung umie w zdjęcia i umie w filmie, to też trzeba powiedzieć. Chociaż Pixelowi niczego nie brakuje, a w Sony no to nie wiem, bo niestety nie testowałem, także się nie wypowiem. Patrzę na kolejne pytanie. Okej, mówisz o S23, tak? Tak, bo tu ktoś rzucił i to no faktycznie to też jest niegłupi pomysł nadal. E30 Neo czy G72, wiesz co, tak na szybko to Edge'a, ale jeszcze się upewnię. Słuchajcie, mamy porównania na MGS-em i możecie wklepać, zrobić dokładnie to, co ja robię i zapytać. 30 Neo kontra G72. Shaggy Jackson, naprawdę nie sugeruj się testami. Nie wiem, o jakich testach mówisz. Testy w miarę rzetelne przeprowadza DXO w internecie, jeżeli chodzi o aparaty w smartfonach i oni też niestety biorą pieniądze za niektóre rzeczy. Dokładnie. Natomiast globalnie rzecz biorąc, znaczy biorą pieniądze za reklamy, nie mówię, że za testy, broń Boże. Nie oskarżam nikogo tutaj. Natomiast jeżeli chodzi o aparaty, to musiałbyś zrobić testy porównawcze. Ja mam Pixela Pro w tej chwili, robi zdjęcia bardzo poprawne, ale nie porównywałbym tego z tym, co robi na przykład S24 naprawdę, albo S23. No tak, tutaj... Można się przyczepiać do zdjęć w Galaxiakach, oczywiście ja w ogóle za Samsungami nie przepadam z zupełnie innych powodów niż fotograficzne, tak? Ponieważ zdjęcia akurat Samsung naprawdę robi niezłe. Mhm. Wrócę tu kolega, który pytał o Motorola. Tak, zdecydowanie Edge z tej pary. Chociażby ze względu na optyczną stabilizację na aparacie. To się naprawdę przydaje. Tak, też myślę, że 30. Tak. No, także, bo ona jest po prostu w tej chwili w zarąbistej cenie. Ona była dużo droższa, prawie że dwa razy droższa była na start. Także
Dimon, jeżeli żona ma S7, słuchaj, to się nie zastanawiaj, zaprowadź ją i pokaż jej po prostu nowe galaksiaki. No, możliwe, że się jej po prostu coś spodoba, bo to... Szczególnie, że wiesz, będzie mogła sobie sklonować telefon jeden do jednego. Kurde, jak sobie przypomnę, S7 to jest jednak zupełnie, zupełnie inny smartfon. Inna epoka, kurczę. No inna epoka, zupełnie natomiast... inny smartfon. Natomiast, wiesz, żona, odpadnie jeden problem, nie mogę się przyzwyczaić, no... Ja wiem, bo ja się nasłuchałem, jak kurde zabrałem żonie iPhone'a i dałem Samsunga, to wiem, co to było. O matko bosko, a jak się robi to, a jak się robi tamto. A tak, jak idziesz kolejnego Samsunga, to ona się odnajdzie od razu spod strzała, bo owszem, soft się zmienił, ale nie aż tak, żeby musiała się uczyć na nowo telefonu. A wiesz, no kobiety przeważnie nie są maniakami technologii i dla nich po prostu to ma działać i robić swoje. I w tym momencie, jak się przesiądzie na telefon tej samej marki, w dodatku pamiętaj, Samsung ma smart switcha, który ci sklonuje stary telefon w nowym, to wiesz, i tobie odpadają problemy i żonie później. No przede wszystkim tobie. Także tak to wygląda. Dobra, kochani, chyba pomalutku będziemy kończyć, bo w zasadzie zdaje się, że na wszystko to... Słuchajcie, jak ktoś jeszcze ma jakieś pytanie, to szybciutko. Jak nie, to ja powtórzę, że zawsze możecie nas o coś zapytać, pisząc na adres mgsm@mgsm.pl i odbierzemy to. Albo na samym MGSM-ie, jeżeli macie pytania dotyczące konkretnych modeli, to można zapytać pod smartfonem. Jeżeli będę miał gotową odpowiedź, bo w zasadzie najczęściej ja moderuję pytania, jeżeli będę miał gotową odpowiedź, to odpowiem od razu, jeżeli nie, to możliwe, że społeczność się odezwie i ktoś właśnie, coś poradzi. Ktoś może, bo wiecie, my nie mamy wszystkich telefonów w ręku, a nawet jak kiedyś mieliśmy, to niekoniecznie pamiętamy, czy on miał albo robił to, o co pytacie, ale ktoś może go mieć i wam odpisze. Słuchaj, ma. Tak, jeśli chodzi o specyfikację, to nie ma problemu. No nie jesteście czegoś w stanie sami znaleźć w danych, to po prostu podam na tacy, tak? Natomiast jeżeli chodzi o performance, jeżeli chodzi o konkretne zachowanie oprogramowania, o ile, jeżeli zapytacie, nie wiem, aktualizację, kiedy i co, jeżeli będę akurat wiedział, bo dopiero co przeczytałem, odpowiem. Jeżeli nie, to będzie czekało, aż ktoś ze społeczności odpowie. No dokładnie. Natomiast najłatwiej z pytaniami nas dorwać tutaj, bo widzicie, że się staramy tak odpowiadać. Mimo tego, że jakby mamy rzeczy do obgadania, no to kurczę, jednak staramy się zauważyć, o co pytacie. Jeżeli gdzieś czegoś nie zauważyliśmy, to bardzo przepraszam. Ja jeszcze wspomnę o dwóch egzotykach, które w tym tygodniu się pojawiły i to o nich mówiłem jako premierach, właściwie to tak nie do końca jeszcze premierach na japońskim rynku, które są reklamowane między innymi panią myjącą smartfona pod kranem w Medlinach. I to są dwa smartfoniki Arrows firmy, która dawniej się nazywała Fujitsu, a teraz wydaje mi się, że jest własnością Lenovo, się nazywa FCNT, ale głowy nie dam, nie łapcie mnie za słowo. Są wstępne specyfikacje tych smartfoników Arrowsa Wii 2, właściwie V2 i V2 Plus. Bo to nie jest Wii VVE, tylko jest V. No to jest bez tego. Smartfony nie będą oczywiście u nas dostępne, ale wspominam o nich, gdybyście zamierzali zerknąć. Zobaczcie, że proste smartfony, które nie mają niesamowitych specyfikacji, mogą mieć IP65, IP68, mogą mieć military standard, być odporne na upadek. Także Japończycy są specyficznym rodzajem klientów, którzy po prostu pewne rzeczy uważają za oczywiste w smartfonie, dlatego jeżeli ktoś ich tam nie umieści, to nie bardzo ma szans na to, żeby na rynku japońskim konkurować z innymi producentami. Wspomnę może jeszcze, Adam dzisiaj pisał newsa, możecie zajrzeć, jeżeli chcecie, o tym, że seria Honor 200 już jest na horyzoncie bardzo blisko, bo Honor umieścił 200 w swoim sklepie, co prawda na razie bez cen, ale widać, można sobie pooglądać, jak wyglądają w Adamaniusie na MGSM-ie. Wyglądają rzeczywiście dosyć oryginalnie, z jajem wydłużonym z tyłu, ale z ładnymi obudowami, no bo kombinuje po prostu Honor, żeby te smartfony uczynić jak najbardziej atrakcyjnymi. Jeszcze jedna się szykuje premiera w Realme, ale to przy okazji, jak będzie, to będzie w tym miesiącu, powinna być. Także jeżeli się zdarzy, to na pewno wam o niej powiemy. Na razie się zdarzyły zdjęcia, można sobie pooglądać w różnych miejscach, ale globalnie rzecz biorąc, mówię o Reno 12 oczywiście, tak? Mhm.
Można sobie w różnych miejscach zdjęcia znaleźć. I ode mnie to chyba rzeczywiście już wszystko. Patrzę jeszcze, czy nie ma pytań. Ja też tam patrzę właśnie, ale no... Słuchajcie, no jest sporo ploteczek, no już są nowe Motorola na horyzoncie. Coraz więcej plotek o składanym klapkowym Xiaomi, więc jest szansa, że go też wkrótce zobaczymy. I w zasadzie chyba na razie na ten tydzień tyle. No nie działo się jakoś ogromnie dużo. No. Także widzimy się, myślę, w kolejnym tygodniu, gdzie będziemy mogli wam może już trochę więcej coś poopowiadać o jakichś nowościach. A pierwszy jeszcze na zakończenie Daimonowi wspomnę, bo gdzieś mi chodzi po głowie. Pokaż żonie, bo jeżeli to rzeczywiście była S7, to nowe Samsungi mogą jej się tak średnio podobać. Pokaż jej tą Xperię 1.5, która kosztuje 1600, 1000. No będzie trochę droższa z wyższym tierem pamięci, ale może się jej spodobać bardziej. Z tym, że musisz ją namówić, żeby nie tylko obejrzała z zewnątrz, jak wygląda, ale zajrzała do systemu i zobaczyła, czy się połapie ze wszystkim. Nie jest to, broń Boże, trudne. W tej chwili smartfona globalnie ułatwiają jak mogą. Dla jednego łatwiejszy jest jeden interfejs, dla innego inny. W każdym razie w Sony jest trochę inny interfejs niż w Samsungach jednak mimo wszystko i żona przyzwyczajona do pewnych rzeczy może tutaj nie móc znaleźć. Także rada Adama, żeby się skupić na Samsungach, też nie jest od rzeczy, jest jak najbardziej uzasadniona. No i już. Ode mnie to chyba wszystko. Zapraszamy na kolejne live'y oczywiście w kolejnym tygodniu. Oczywiście oglądajcie nasze filmiki na TikToku kolejne. Na razie na przyszły tydzień jakiejś hucznej premiery nie przewiduję. Przynajmniej o niczym nie pamiętam. Nie, raczej nic nie będzie. Przyszły tydzień raczej spokojnie, także będą live'y. Myślę, że postaram się, żeby były coś tam codziennie, o czym wam pogadać. Także jak macie pytania, to jak najbardziej będziemy mogli sobie pogadać. No i cóż, miłego weekendu wam życzymy i do zobaczenia w tygodniówce za tydzień. Miłego weekendu. Dzięki jak zwykle, że wpadliście. Pozdrawiamy zarówno w tych, którzy są z nami na bieżąco na TikToku, jak i tych, którzy nas oglądają troszeczkę później na YouTubie. Wszystkiego dobrego, moi drodzy. Miłego weekendu. Wypoczywajcie. Cześć.